Później, proszę Państwa, gdzieś kilka lat temu zająłem się pracą pisania. Zacząłem od opowiadania takiego Hejno, bo chciałem w ten sposób upamiętnić likwidację Gryta w Kozienicach. To opowiadanie zostało przyjęte bardzo ciepło. Dzięki temu po prostu dopingowało mnie to do wydania książki Kozinickie opowieści, którą tutaj mam. Z tej książki przeczytam Państwu fragment opowiadenia dotyczącego bitwy pod Warką ze Szwedami. Przeczytam też takie żartobliwe opowiadanie, jak generał Diem, który nadzorował tutaj kolonię kozieniecką po powstaniu listopadowym, objął posiadanie i wojował z miejscowym proboszczem. To jest historia, która się wydarzyła faktycznie, została opisana w Dekanacie Kozińskiego i Wiśniewskiego. W tej chwili mam w przygotowaniu do wydania, już jest podpisana umowa na Klechdy Kozińskie, to jest zbiór baśni. Jeżeli Państwo wytrzymacie, to przeczytam takie dwie króciutkie, żartobliwe takie baśni, te klędy takie. Też planuję wydanie w tym roku takiego opracowania odnośnie obrzędów i zwyczajów ludowych mieszkańców Puszczy Kozienickiej. To jest opracowanie, które opisuje cały rok i wszystkie obrzędy z tym związane ludowe, które już po prostu zanikły i tylko pozostają w ludzkiej pamięci. Są oczywiście muzeum sieradowskie zrobiło pewne opracowania dotyczące Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Natomiast ja już postarałem się, żeby przypomnieć wszystkie w zasadzie obyczaje, urzędy ludowe, które panują na tym terenie. Ale to już jest temat na następne spotkanie, przecież nie będę Państwa zanudzał. Także jeszcze raz Państwu dziękuję, że znaleźliście czas, załóżmy, na spotkanie ze mną i postaram się, żeby ono płynęło bardzo mile i przyjemnie. Dziękuję bardzo. Pan Janusz mnie tutaj bardzo wyręczył, ponieważ przygotowałam sobie notkę biograficzną, ale już nie będę tego mówiła, bo Pan Janusz wyczerpująco powiedział o sobie. Mam nadzieję, że zaciekawią Państwa kozienickie opowieści. Wszak Warka leży niedaleko Kozienic, jesteśmy bliskimi sąsiadami i bardzo ciekawie opisana w książce Pana Janusza bitwa, zwycięska bitwa ze Szwedami pod Warką. Opisuje również walki pod Kozienicami, także tutaj ta historia się przeplata. Mam nadzieję, że spędzą Państwo z nami bardzo, bardzo miło czas, a później oczywiście zapraszamy do obejrzenia wystawy. Jak Państwo będą mieli jakieś pytania do naszego gościa, także bardzo chętnie wysłuchamy. Ja Państwu tutaj puszczę, żebyście mogli Państwo obejrzeć tą moją książkę i ilustrację. No, puszczę to, żeby to Państwa nie zanudzić. Po prostu zajmiemy się tymi uderzeniami pod Warką. Zaraz po bitwie ogłoszono krótki odpoczynek. Lecz po kilku godzinach wojsko znów szykowało się do drogi. Od torturowanych jeńców wydobyto informacje świadczące o słabości wojsk szwedzkich. Wieczorem ponowiono pościg. Tymczasem Fryderyk Badeński, nieświadom zagrożenia, odpoczywał na brzegu Pilicy, opodal mostu. Nie śpieszył się po przejściu radomskiej grupy wojsk pod wodzą Liptera. Spokojnie czekał na przeprawienie się taborów na drugą stronę rzeki. Minęła noc. Kiedy wszystkie wozy z taboru znalazły się na północnym brzegu, przyszła kolej na główne siły. Wtedy to ocaleni z kozienickiego pogromu rajtarzy z tylnej straży powiadomili margrabiego Fryderyka Badeńskiego o doznanej klęsce. Ów wydał rozkaz rozebrania mostu i pozostawiając silne oddziały, jeden w Winiarach, drugi na brzegu Pilicy, do obrony Brodu, trzeci w Warce. Zresztą wojska powolnym marszem skierował się w stronę Czerska. Utworzona kolumna rozciągała się na 4 kilometry. Margrabia czuł się bezpieczny, szeroko rozlana wiosennym przyborem Pilica przy braku mostu stanowiła według niego zaporę nie do przebycia. Nic bardziej mylnego. Nad ranem 7 kwietnia Polacy prowadzeni przez przewodników od Kusego podeszli nad Pilicę. Dragoni wykonali pozorowany atak na przyczółek mostowy. Reszta wojska trafiła na odpowiedni brud powyżej miejsca, gdzie znajdowali się szwedzcy rejtarzy pilnujący przepraw. Bez większych problemów przebyli rzekę wpław. Najpierw zlikwidowali posterunek szwedzki w Winiarach. Tam rozdzielili swe siły na trzy grupy. Pierwsza, dowodzona przez Czarnieckiego, oczyściła teren wokół rozebranego mostu, następnie przystąpiła do jego naprawy, umożliwiając przeprawę na drugą stronę ciężkiej husarii i taborów zaopatrzenia. Druga grupa, składająca się z dwóch pułków Andrzeja i Jakuba Potockich, po rozbiciu garnizonu Warty szybkim marszem poszła inną, równoległą drogą w kierunku Chynowa z zadaniem odcięcia nieprzyjacielowi odwrotu. Trzecia, licząca około 1500 jazdy, kierowana przez Lubomirskiego, ruszyła śladem Szwedów, mając za zadanie związać ich z walką. Bez problemu oddziały Lubomirskiego dopadły taboru wroga. Do ich obrony stanął pułk Ruptera i po niedługim czasie został rozbity. W walce zginął również jego dowódca. Fryderyk Badeński, widząc, że pościg coraz bliżej się zbliża, zdecydował wydzielić część wojska, około 300 rajtarów, do ochrony taborów i skierował konwój do Czerska. Tam zamierzał się schronić przed oddziałami polskimi. Aby powstrzymać przeciwnika, objął dowództwo nad resztkami pułku Liptera, postanowił wydać bitwę w okolicach Piaseczna. Około 1000 rajterów ustawił szyku, opierając skrzydła konnicy o las i strumień. Natomiast 600 dragonów uzbrojonych w karabiny i muszkiety ukrył w zaroślach. Plan zasadzki był prosty. Na zaskoczonych żołnierzy polskich miał posypać się grad kul, a następnie mieli uderzyć rejtarzy, odrzucając królewskie wojska. Polacy w porę wykryli niebezpieczeństwo. Lecz nie mogąc okrążyć wroga, musieli atakować od czoła, narażając się na ogień piechoty. Oddziały Lubomirskiego, wzmocnione pospolitym ruszeniem z województwa sandomierskiego, miały przewagę liczebną, lecz dogodne stanowiska nieprzyjaciela nie sprzyjało jej wykorzystaniu. Najpierw do ataku ruszyły chorągwie dragońskie, lecz silny ogień z broni palnej powstrzymał szarżującą konnicę. Lubomirski wzmocnił dragonów oddziałami pospolitego ruszenia oraz chorągwią husarską i ponownie rzucił do walki. Szwedzi powtórnie powstrzymali Polaków. Tymczasem z Warki dotarł Stefan Czarniecki z 3 pułkami, liczącymi łącznie 1600 jezdnych. Natychmiast posłał husarię do ataku. Uderzenie 4 chorągwi husarskich przełamiało szyk rajtarów i zmusiło ich do ucieczki w głąb lasu. Uciekając, tratowali ukrytą w krzakach piechotę. Wszelkie próby podjęcia przez Szwedów walki udaremniły uzbrojone grupy chłopów, które podpalając las odcięli drogę ucieczki i zmusili napastników do wyjścia na otwarte pole. Po 2 godzinach walka dobiegła końca. Spieszonych dragonów otoczono. Ci, którzy przeżyli ataki konnicy, zostali zabici przez oddziały chłopskie. Kilkuset rajterom udało się jednak ujść z pola bitwy. Szwedzi uciekali drogą warszawską na Chynów i Czerską. Na drodze do Warszawy napotkali wojska Andrzeja Potockiego. Doszło do podobnego starcia. Pościg za tą grupą trwał do samego wieczora, a kilka chorągwi dotarło aż do Ujazdowa, wywołując popłoch wśród warszawskiego garnizonu. Jeden z regimentów szwedzkich usiłował znaleźć schronienie w kompleksie leśnym za Magierową Wolą, ale drogę zastąpiła mu chorągiew husarska Zamojskiego i rozgromiła go. Fryderyk Baliński nie brał udziału w walce, już na samym jej początku opuścił pole bitwy i w otoczeniu dowództwa i kompanii dragonów zdołał dotrzeć do Czerska. Tam był bezpieczny, bo Polacy nie mieli piechoty ani armat potrzebnych do oblężenia zamku. Wojska Czarnieckiego w walkach pod Kozinicami Warką odniosły duży sukces militarny, wygrywając pierwszą otwartą bitwę ze Szwedami. Młode wojsko polskie zdobyło niezbędne doświadczenie. Okazało się, że szwedzcy rejtarze bez wsparcia piechoty i artylerii nie są w stanie stawić czoła polskiej husarii. Odzyskano wiarę w zwycięstwo. Także wiecie już mniej więcej Państwo, jak to wyglądało z tą bitwą pod Warką.